czyżby zadyszka faworyta? W zeszłym tygodniu porażka z Zagłębiem, pomimo prowadzenia do przerwy 2-0. Dzisiaj remis z Chemem. W podobnych okolicznościach do przerwy prowadziliście. Czym to jest spowodowane? Znaczy, to jest kolejny mecz, gdzie tak naprawdę wyszło, drużyna musi mieć i atak, i obronę. Nam dobrze idzie w ataku, strzelamy bramki, stwarzamy dużo sytuacji. Wiadomo, że nie wszystkie sytuacje wykorzystujemy, ale przede wszystkim błędy w obronie i to jest chyba ta przyczyna. Bo tak naprawdę mogliśmy dzisiaj wygrać 5-0, nie wykorzystaliśmy sytuacji i skończyło się remisem. Chem postawił twarde warunki, mimo że jest drużyną, która tak naprawdę jest w dolnej części tabeli, to jednak nie odstawiał nogi i też oddawał dużo strzałów na bramkę. To prawda i tym bardziej, że grali bez zmian, więc duży szacunek dla nich. Myśmy stracili najwięcej punktów z drużynami z dołu tabeli, więc to tylko pokazuje, jaka jest ta liga, jak jest ciekawa. Mam nadzieję, że jeszcze będzie wiele niespodzianek i takie drużyny jak Chem sprawią niespodzianki też w innych meczach i odbiorą punkty tym tak zwanym faworytom. Wracając jeszcze do wydarzeń z ostatniej kolejki, graliście z Zagłębiem Sosnowiec, z byłymi profesjonalistami, do przerwy prowadziliście 2-0, jednak w drugiej połowie chyba zabrakło energii, żeby dociągnąć zwycięstwo do końca, a druga połowa stała naprawdę na zabójczym tempie, był cios za cios. Jak wspominasz ten mecz? To był naprawdę fajny mecz i zarówno będąc na boisku, grając w tym meczu, to było ciekawe doświadczenie i myślę, że tak samo jak ktoś oglądał z boku, to był naprawdę interesujący mecz na wysokim poziomie. My tam mieliśmy swoje sytuacje, Zagłębie miało troszkę więcej szczęścia i tak jak powiedziałem, my mieliśmy sytuację, żeby podwyższyć prowadzenie, nie wykorzystaliśmy ich, Zagłębie po kontach wyrównało, no trudno, zdarza się, wygrał lepszy. Żeby jeszcze nie było, nie składamy broni i mamy nadzieję, są dwie rundy, więc może mam nadzieję, że się odrobimy. Właśnie chciałem o to pytać, że już drugie potknięcie z rzędu i czołówka tabeli ma szansę uciec. Niech ucieka. My, tak jak powiedziałem, nie składamy broni, ciągle wierzymy i myślimy o następnym meczu. Postaramy się wyciągnąć wnioski, żeby było lepiej. I'm not going to be able to do that.